Ziomeczki, nie uwierzycie w to, co się dzieje na Milionowicach. Aktualnie jestem sam z Agentixem na serwerze i gość dosłownie przed sekundą zadzwonił do mnie na telefon, że szybciuteńko muszę wbijać do mojego nowego sklepu, bo on chce u mnie wydać 3 staki sztabek nederytu. Chodzi mu, słuchajcie, o moją elytrę. I zanim powiecie, ale Abra, jak ty chcesz sprzedać swoją elytrę, jeżeli przed chwilą ją kupiłeś i jesteś z niej naprawdę mega zadowolony? Agentix, jak wszyscy doskonale wiedzą, ma naprawdę kupę siana. Nie dość, że jako pierwszy na Milionowicach zbudował willę, zbudował sobie ocean, dodatkowo to on zbudował tą galerię, to jeżeli on chciałby mi zapłacić, słuchajcie, 3 staki sztabek nederytu za tą oto elytrę, a ja za nią zapłaciłem tylko 0,5 staka, no to po prostu nie mogę się nie zgodzić. Co bardzo ciekawe, chłop już wczoraj był u mnie tutaj, słuchajcie, i też zrobił u mnie zamówienie. Ty, w ogóle on czeka już tutaj jakiś, nie wiem, zniecierpliwiony. Ja nie wiem, co go, słuchajcie, uderzyło, że mu tak zależy na tej elytrze nagle. Przecież on wiedział już od wczoraj, czy przedwczoraj, że ja to mam. Dodatkowo, słuchajcie, bardzo ciekawą rzeczą jest to, że on otwiera swój własny sklep. Ja się już z nim tutaj mega pokłóciłem. Dosłownie 2-3 godziny temu, że on tutaj, wiecie, sobie rozwala cały lokal, ma jedno piętro. Tutaj na górze sobie od razu kupuje drugie piętro. W ogóle co to ma być, że on jest właścicielem, więc mu wolno. Ale jakoś ja za lokal muszę płacić i to bajońskie kwoty. A chłop tutaj, nie wiem, będzie jakieś rzeczy w ogóle sobie rozwalał, sobie jakieś, wiecie, witryny z manekinami tworzył, podświetlał to złotem. No i gdzie tutaj zdrowa konkurencja? Ja się pytam. Ale dobra, podejdźmy i sprzedajmy mu tą elytrę, jeżeli on serio chce dać nam 300 sztabek nederyt. Witam pana klienta, witam, pan Motto naszego sklepu brzmi. Czas to pieniądz, więc nie marnujemy pańskiego czasu. W czym mogę służyć? No, ja, jak mówiłem, ja jestem zainteresowany zakupem tej oto elytry. Tej elytry jest pan zainteresowany zakupem, tak? Elytra z niezniszczalnością 3 z naprawą. Proszę obejrzeć. Proszę obejrzeć tutaj przed zakupem. Ja chciałbym tylko się zapytać, czy zamówienie będzie na paragon, czy może fakturę? Dobra. Sky is the limit. Dla mnie nie ma limitów. Nie, nie. Pański portfel na pewno limitów nie zna. Pan oczywiście płaci tutaj w dolarach, więc ja tutaj oczywiście liczę na to, że my się za sekundkę dosłownie dogadamy. Dobrze, ja jeszcze, wiesz, tutaj przeglądam. Muszę tutaj, wiesz, miernikiem jeszcze lakieru posprawdzać. Tak, tak, tutaj, pan posprawdza, a ja w takim razie zawołam moją księgową. 080, dobrze? 080, pani Irenka zaraz przyjdzie, pani oczywiście... Gościu. A w czym problem? Słucham, w czym jest problem? No wszędzie jest 0,80, tutaj miernik pokazuje, miernik, a tu na dole 0,40. Ale nie, bo Niemiec płakał jak sprzedawał. No ale... Panie! Co tu taka cienka warstwa lakieru? Co tu było? Panie! Pan widzi, no stonówka! Normalnie 1000 kratek przebiegu tutaj. Pan się jeszcze zastanowi, ja panią Irenkę wezmę. Dobra. Pani na pewno pana przekona. Dobra, ziomeczki, przybrałem się już za panią Irenkę, która oczywiście jest moją prawniczką, adwokatem, księgową, ochroniarzem i każdym innym, więc mam nadzieję, że to pani właśnie Irenka przekona Agentixa do zakupienia tej oto elytry. Co prawda ona jest delikatnie używana, ale ja w każdej sekundzie mogę ją naprawić, więc podejdźmy do Agentixa i zobaczmy, przekonajmy się, czy on faktycznie to kupi. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy serio on jest w stanie wydać 300 sztabek nederytu, to byłby jakiś pogrom. No, dzień dobry, panie Agentixie, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Irenko, tutaj uścisk broni prezesa. Tak, uścisk, oczywiście, ja witam bardzo serdecznie. Przyszłam tutaj oczywiście w sprawie elytry, bo pan prezes Abra, milioner z Rolexem, powiedział, że tutaj pan jest zainteresowany i chce zapłacić jakieś obrzydliwie wielkie pieniądze, pomocą. Tak na dobry początek może. Ja niestety nie mogę przyjmować żadnych napisów. To żadna łapówka, to nie jest łapówka. Niestety nie jestem w stanie, nie. Ja zostałem tak wykwalifikowana, ja się tutaj szkoliłam w Nowej Zelandii. Za te pieniądze pani dzisiaj pójdzie na kolację z rodziną. Nie, niestety nie mogę tego przyjąć. Moja etyka zawodowa mi tego nie przyzwala. Ja oczywiście dostaję tutaj wynagrodzenie od pana Abry, więc ja na pewno sobie z nim ten problem rozwiążę. Tak, tylko chciałem się zapytać, czy pan na pewno chce kupić tą elytrę? No, ta elytra, no powiem pani szczerze, ja tutaj kilka mankamentów takich znalazłem i... Pan pokaże i pan opowie. Tutaj u dołu, no widać, że ta powłoka tego lakieru, no to jednak cieńsza. U góry, natomiast, no tutaj widać te takie zarysowanie, no...
No, da się to naprawić. Zarysowania, pan powiada. Ale to jest na pewno kwestia, którą musimy przedyskutować przy cenie. Tak, tak, to wie pan co? Ja niestety, ale muszę skoczyć do toalety, bo słyszałam, że tutaj... A próbna jest możliwa, czy co chodzi? Dopiero po zakupie. Po zakupie, tak. Ja tutaj skoczę do toalety, bo podobno została damska toaleta otwarta, więc wie pan, ja tu sprawdzę wszystko. Sprawdzę też ten lakier, czy faktycznie nie jest brysowana i zaraz do pana wrócę. Dobrze. Nie, no co to jest w ogóle za jakiś pajac, słuchajcie? On mi gada, że Elytra ma jakiś lakier cienki i że ma jakieś rysy, co w ogóle gość gada. Ja i tak wejdę tutaj, słuchajcie, do tego damskiego kibla, bo on pewnie widzi przez tutaj, no jakby sufit, gdzie przemieszcza się mig pani Irenki, ale w ogóle obczajcie to, damski kibel, słuchajcie, został w końcu wykończony, co jest naprawdę mega, mega fajną sprawą. Nawet mamy tutaj lustra, serio, jakby ja nie za bardzo widzę swoje odbicie w tym lustrze, ale trzeba przyznać, nieźle wygląda ten kibel. Masz normalnie roślinki, jakiś nieuczciwy konsument tego fajnego, wspaniałego obiektu handlowego mógłby małe co nieco do siebie, do domku zabrać. I nie mówcie tylko agent X-owi. O, patrz, mydełko tutaj, patrz. Nie, to jest zimna woda i ciepła woda, ty! Ej, fajnie, tutaj też kratki wentylacji, a kibel tak samo działa? Ty jak się podsadzisz, to widzisz, kto tam... Nie, nie widzisz, dobra, już myślałem, że... A na F5? Tak myślałem, że widać, kto tam robi, ale nie, nie widać, więc ej, całkiem fajnie, słuchajcie, tutaj jest to zrobione, tutaj oczywiście te barwniki, wiecie, umieszczasz czerwony barwnik tutaj w tym miejscu, żeby zasygnalizować, że kibel jest zajęty. Dobra, mnie się wydaje, że już agent X teraz troszeczkę poczekał, wiecie, ja specjalnie poszedłem do tego kibla, aby wywrzeć na nim presję, że czy mu się na pewno uda kupić. No i myślę, że on teraz będziesz przekonany, bo ma pełne porty, że mu tego nie sprzedam. Ajajaj, jaka to przyjemność się odświeżyć, panie agent X-ie, ja się tutaj namyśliłam z panem Abru. No i ogólnie nasza kwota, którą my oczywiście oczekujemy za tą elytrę, są to 3 staki sztabek nederytu. Tak. No powiem tak, no gdyby nie te mankamenty, ja bym to wziął za 3 nie, staki w tym momencie. Nie, ale uznajemy żadnych mankamentów. Ale... Nie uznajemy tego. Nie, no to... No to ja nie wiem, czy ja chcę to wtedy kupić. No, a, to proszę pana, może pan nie kupować w takim razie. Nie ma problemu. Przyjdzie klient poważny i zapłaci. Ja sobie pomyślałem, że taka elytra byłaby fajnym takim znakiem firmowym, że... wie pani. No to jest takie mądre, ja bym dobra, latał. Dobra, dajesz pan 3 staki sztabek nederytu, czy nie dajesz, bo ja nie mam czasu. No, nasze motto brzmi, klient nasz pan, czasu się nie traci, czas to pieniądz, a ty marnujesz mój czas, człowieku, no. No to co, dogadujemy się, czy nie? I wolałbym porozmawiać z panem Abrą. A, dobrze, to ja pana szefa zaraz zawołam już w tym momencie. Ja cię kręcę, gość mi będzie gadał o jakichś, wiecie, farfocach, no. Ej, dobra, agent, ty, kupujesz to, czy nie kupujesz? Nie, no ja kupuję. No to dawaj 3 staki nederytu, pójdziemy do banku, podpiszemy umowę, bo wiesz, taka duża kwota, ona się nawet w mojej kasie nie zmieści, no nie? A potem fiskus przyjdzie i powie, dajcie mi dowód, że on zapłacił to i podatek odprowadziłeś, no nie? To ja wolałbym to w banku zrobić, no nie? Tylko, no dobra, czy ty dobra. Płacisz te 3 staki, czy nie płacisz? Bo ja w końcu już no stary ja nie płacę, wiem, bo płacę, pani Irenka mi przekazuje, że ty wiesz, jakieś gadasz, głupoty i w ogóle, no to, to ja już stary nie wiem, no to jak? Stoi czy nie stoi? Nie no, stoi, tylko pierw musimy, wiesz, umowę spisać, bo... No tak, no to chodź do banku, nic nie daję w banku jest normalnie monitoring, więc wiesz, jakby wszystko będzie udokumentowane, no elytra i tak dalej, no to elytra, to nie jest żaden podrobiony item, więc dobra, możemy sobie od razu, myślę tutaj, albo dawaj, usiądziemy sobie tutaj, no, nie? Tutaj jest, patrz, milionowie życiem, tutaj też jest milionowie życiem napisane, dobra, no to co, daj umowę, ja tutaj ją spiszę, myślę i no będzie dobra, całkiem dobra, cacy. No to pisz, ja... No dobra, ja no to tak, wiesz, no, tylko... sprzedaję elytrę Agent X za 3 staki netheryt. Stary, szybkie, krótkie umowy, ciach, wiesz, czas to pieniądz, poczekaj, ja nie marnuję niczyjego czasu. Słucham, co jest? To wiesz co, ty popraw tę umowę, a ja zaraz wrócę, dobra? No dobra. Dobra, spoko. Słuchajcie, chciałem tutaj udawać, że wiecie, nie tracimy czasu, że robimy i tak dalej, ale teraz specjalnie odszedłem, żeby agent X znowu miał presję, że mijają kolejne minuty, a on tego jeszcze nie kupił, bo strasznie się boję tego, że on serio, słuchajcie, w ostatniej chwili może się wycofać. Wiecie, 300 jakichś sztabek nederytu, to jest taka jakby suma, że to w ogóle się nie opłaca nikomu. No więc zaraz do niego podejdziemy, ja tylko szybko przypomnę www.abra.et. Pierwszy link w opisie tego filmu, kozackie bluzy, koszulki, kubeczki, mnóstwo fajnych rzeczy dla każdego fana i fanki Abry. Wejdź i sobie zamów. www.abra.ety, pierwsza linijka w opisie tego filmu. Dobra, i co, namyśliłeś się? Masz tą umowę? Namyśliłem się i już ci mówię. Po dobra, prostu. Pokaż, co tutaj masz. Więc tak, aha, nie ja mogę to kupić za 3 staki, ale nie ma dla mnie problemu. Mogę od razu ci dać tu no raz, dwa, trzy, wyrzucam. Ale no. Problem jest w tym, że
ja nie wiem, jak to do końca działa, czy coś się tu nie zepsuje. Jeżeli dostanę jakąś gwarancję na to, czy cokolwiek, to spoko. Gwarancja, dobra, okej, w takim razie gwarancja na 14 dni, dobra, okej, sign, abra, okej, dobra, ciach, 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 my nie tracimy proszę, czasu, bo my jesteśmy proszę. Tutaj poważną, wiesz, jakby no to... firmą, tak? Proszę przeczytać, gwarancja na 14 dni. Czytam, nie no i ciach, my się, wiesz, nie będziemy tutaj patyczkować, tak? Raz, dwa, trzy, staki, no i widzisz, tak się robi interesy. W takim razie ja tutaj pani ręce przekażę, że ona się strasznie dobrze spisała. No, to trzymaj się w takim razie, Eluwa, Eluwo kapusta lodówka, no tam... Hej, ale tak, stary, wiesz co, ja muszę spadać na obiad, bo mama mnie woła, hejka. Ej, dobra, słuchajcie, nie wierzę w to. 300 sztabek nederytu. To jest 192 sztabki, jeśli się nie mylę. Jakby, co? Ja za to dałem 6 razy mniej i wydawało mi się, że... Nie, ja chyba w końcu 40 za to dałem, no to powiedzmy, że 5 razy mniej, no nie? To jakby trochę XD. Nie wiem tylko, słuchajcie, jak on chce używać elektry bez fajerwerek. Ja widzę, że on tam, słuchajcie, chyba chodzi, skarze, coś mu nie wychodzi. Dałem mu gwarancję na 14 dni. Ale co może się zepsuć w elektrze? Ona sama może się zepsuć. To ja za taką kasę... Ja mu naprawię tą elytrę. Ja nawet mu naprawię tą elytrę, jak mu się zepsuje. Bo elytra, kiedy się zniszczy, to ona nie znika. Tylko ją można naprawić. Ona się nigdy nie psuje. No chyba, że wrzucisz ją do lawy. Dobra, słuchajcie, jest tam Agent X. On próbuje wystartować, ale patrz na to. Patrz na to, mu coś nie idzie. Ja nie mam tego pojęcia dlaczego. Ej, ale on naciska spację dwa. A gdyby ktoś pytał, to chowam i za tym, żeby on za bardzo mnie tutaj nie widział. Ej, ale serio, słuchajcie, co w ogóle gość robi, to ja trochę nie kumam. Ej, no nie, lata. Co? Lata na tej elytrze, ale szczerze, ja nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle widziałem w życiu Agent X-a latającego na elytrze. Wiecie, my tutaj na serwerze jesteśmy, słuchajcie, od 4 lat. I chyba nigdy nie widziałem Agent X-a latającego na elytrze, więc może dlatego właśnie on chciał, słuchajcie, to zakupić, ale jak on chce to zrobić bez firewerk? Może mi ktoś powiedzieć, jak nie, on chce to zrobić bez firewerk? On na tym latał. Jakby, może ja zaraz do niego nie, podejdę. Ja zaraz to oddaję. Jak to oddajesz? Jak oddaję? Ej, nie przyjmujemy zwrotów. Ej, nie było nigdzie w umowie napisane, że przyjmujemy zwrot. Czy było? Nie no, nie było, słuchajcie. Ja 300 sztabek na no nie oddam 300 sztabek. No nie ma w ogóle takiej opcji, wiecie co? A może ja sam do niego podejdę z inicjatywą, że fajerwerki? Dobra, to ja się odciszę. Ej, Agent, bo ja widzę, że tak no troszkę ci nie idzie. No zepsute. Ale stary, kiedy lecisz... Nie chcę tego, nie kiedy, chcę. Nie, ale poczekaj, załóż to, bo kiedy lecisz, no. Musisz fajerwerek używać. Jaki? Stary, w momencie, kiedy już lecisz, naciśniesz dwa razy tą spację. No i co? No, stary, jak wystartujesz, jak już będziesz leciał, naciśnij fajerwerkę. No i co? No nie, no patrz, masz stary, masz. Ale jak lecisz, nie jak jesteś na dole. I nie klikaj nią w dół, tylko kliknij nią w powietrze. No ale... Jedną fajerwerkę, nie 10. No i... O! Poleciał! Ej, ej, o! Ale poleciał, ale widzisz, działa! Widzisz, działa, ale, poleciałeś, no, stary. No jakieś zepsute jest, wyleciałem w okno. Ale jak zepsute? Zepsute jest, w okno wleciałem. Ale w czym to jest zepsute, twoim zdaniem? Po prostu ona jest bardzo szybka. To jest tak, jakbyś kupił sportowe Lamborghini. No chyba dość logiczne, że będzie szybsze, będzie miało większą prędkość maksymalną, będzie miało większe przyspieszenie niż sportowy Fiat Tipo na przykład, tak? No jakby, no. Stary, spróbuj może jeszcze raz, może tym razem nie wlecisz w okno, a może w bank wlecisz. Nie wiem, stary, ale spróbuj, bo naprawdę mnie się wydaje, że... No i znowu jest zepsuty, no ty... Stary, bo marnujesz fajerwerek. Dobra, masz tutaj więcej fajerwerek. Jakąś, wiesz, ja znam takie numery, wiesz. Jakie numery? Ja już kupuję, to ty szybko podkładasz inną elytrę, co? Jest jedna, jedyna elytra na serwerze! Jedyna! I ty pobiegłeś, jesteś jej właścicielem. Pobiegłeś, ogarnąłeś... Ja znam te wasze numery, tak, handlarze, no ja wiem, jak jest to robicie. Jest jedna elytra na całym serwerze. Stary, no spróbuj jeszcze raz, no spróbuj, dobra, no popatrz, nie, no naprawdę, wiesz co, stary, prawie bym się wyjaśnił. Ja muszę, stary, uciekać, wiesz, ja muszę spadać, cześć. Ej, nie, słuchajcie, ziomy, on mnie goni, on chce to zwrócić, o kurde, ej, widzisz, Gościu. umiesz, gratulacje, stary, umiesz elitry używać. Ej, no ale nie marnuj fajerwerek, no, ale, no są zostałe. Ja miałem latać. No ale przed chwilą do mnie doleciałeś tutaj. Ja tego nie chcę w ogóle, gościu, słuchaj, nie, ale jak ja nie się czuję oszukany. Ale z jakiego powodu ty się czujesz oszukany? Opowiedz mi o swoim problemie. Z jakiego powodu? Mamy podpisaną umowę, sprzedałem ci. Ale elytra po prostu nie lata. Jak nie lata? A daj mi ją. A daj mi ją. No i pewnie co, weźmiesz teraz swoją drugą elytrę, która działa. No już no nie, no daj, no i zobaczymy. Już się wyrzuciłem od razu. Gdzie ona tutaj jest? Leży. Czekaj, no dobra, no i patrz, no i co? I mówisz, że ona nie działa, tak? No i, no oczywiście. No, widzisz? No, nie działa. Gościu, działa. Odleciałeś i od razu spadłeś. Nie działa? Jesteś pewien, że nie działa? Aha, już drugą wziąłeś, co? Ej, dobra, to ja mam w takim razie mega dobry pomysł. Ja jestem w stanie ci, stary, chcesz ją oddać, tak? Chcesz ją oddać? Tak. Dobra, okej, ale mamy podpisaną umowę. Ja ci nie mogę oddać 100%. Mogę ci oddać 90% ceny.
90? Nie, ja się znam na tym. Bo wiesz, o co chodzi, 90. Mamy podpisaną umowę, więc dlaczego ja miałbym teraz na tym tracić? 90% ceny, stary, jest twoje. Ja już nawet tutaj kalkulator biorę. No, pasuje ci czy nie? 90? Nie. No ja to z ile? Tego co wiem, no, żebyś nie poniósł żadnych strat, no, to może być to 97, ale pójdę ci na rękę i zrobię 95. Dobra, biorę to w ciemno. Okej, czyli 182 sztabki, czyli 10 sztabek dla mnie w takim razie. Okej, patrz, ciach, to jest stary dla ciebie w takim razie, ciach. No to co, stary? Nie, przepraszam, 8 dla ciebie, przepraszam, 8 dla ciebie. Ej, mam elytrę, no to trzymaj się w takim razie, elo. O, dawaj te dwie sztabki. Okej, słuchajcie, ja to źle policzyłem, ale skumajcie to. W przeciągu jednego odcinka sprzedałem elytrę i odkupiłem ją. I na tym zarobiłem 10 sztabek nederytu. Jak tu nie mówić, że Aber jest największym biznesmenem na milionowicach, moi drodzy, subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i wpadnijcie na sklep www.abraety. Pierwszy link w opisie, kozackie bluzy, koszulki, kubki, no mnóstwo fajnych rzeczy. A ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i pół!